Siemano, z tej strony Krycholewa. Witam w kolejnym odcinku, Kurina. nieźle się zaczyna, sfercik sobie, koskę fajną dropię, ale tak na początku chcecie sobie otrzymać i darmową skrzyneczkę, bonus do wpłaty, to wpisujecie tutaj kodzik krycholewa, <laughs> otrzymujecie darmową skrzyneczkę, mi speck i bonus do wpłaty, w opisie reflink no, kurde, gorszy nie będę. No, znaczy, będę w sumie, bo on fajnego i bajnego nacika no, Ale ja sobie mogę pozwolić na skrzynkę knife jedną. You know? No, kurde, aż każdy got knife'a to nie doleciało, ale powinno mi to pokazać zaraz. No, jestem tam u góry. Ciekawe, co on w ogóle otwiera. Kurde, już teraz chyba nie sprawdzę. No, już kurde, za późno. Chyba, że coś tutaj zaraz dropnie. Sobie będę mógł sprawdzić, co on tam otwiera ciekawego. Ale tak aktualnie, chyba sobie odpuszczę wbijanie waluty eventowej. Coś z tańszych skrzynek, kiedyś tak serio uwielbiałem sobie skrzynkę Swipe. I serio, ona kiedyś była moją ulubioną skrzynką. Nie wiem że tanie kosztuje. Kurna, ma dużo otworzeń, też co nie? Czyli to coś musi świadczyć. A ostatnio ogólnie mi kadropa do 109 zł. Do 110. Także. No kurna, jest szansa na tę łeczkę i to taka realna. Nie jest taka szansa, że nie wiadomo ile. Tak myślę, że na dzień jakbym to otwierał tak ciągle, no to parę by mi wydropiło takich. Fajnie byłoby na tym odcinku. To a w sumie sobie już potestuję tą skrzynkę. Swipe, jak już tak na niej zostałem, więc myślę, że może być ciekawa. Nie jest droga, więc dużo nie pójdzie balansu na nią. Jakieś <laughs> ciągle takie otwierałem, więc sobie wrócę do tych czasów. Teraz bardziej wolę zaryzykować, no, że tak powiem. Zresztą znacie mnie. Codziennie są streamki, rozdaję skinki, także możecie sobie wbijać. Na Discordzie z opisu jest info. Dobra, niech to coś kurna w końcu da ciekawego. To i za dwie dyszki może? Coś tamtego A ten kałach chyba i tak będzie na... Nie, dobra, kurna, ale to jest stanie. Myślałem, że kałach na siatka safari kosztuje 2 złote. Dobra, drugi raz. W sumie na trasy 5 kosztuje mało, 15 zł i to jeszcze nie pełne, co nie? I mi co tu będzie, kurna. Mam nadzieję, że chociaż jeden z tych lepszych dropnie. A lepsze to mówię, no te trzy w sumie stopki, co nie? No tu 110, tu 23 zł, a no tam to 20, a nie całe, więc taki drop już górna by mnie usatysfakcjonował. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Jeszcze, jako skrzynkę, ja mogę polecić z tańszych Bobby Jest taka skrzynka, ona jest ciekawa na pewno do otwierania. W niej yy, ten yy. Jest 60% że na jakiegoś auga za parę groszy, ale reszta, no fajna taka, lekko ryzykowna skrzynka, ale lubiam ją otwierać i jest tania dosyć, bo 9 zł chyba kosztuje. Więc to nie jest no to 8 ileś, jak dobrze pamiętam. <kłysy> Od razu przepraszam, bo też chory jestem. Jeszcze trochę kaszle. I no. <laughs> kurde, ja dalej mam nadzieję. Dobra, no jest pierwszy skinek I to za dwie dyszki. W końcu siadła ta meczka basilik. No dobra, jeszcze polujemy. Tam to później na upgrader, albo w sumie teraz dam. Ej, znowu 20 zł. Emeczka. No to fajna skrzyneczka, tak. O, jeszcze tu mam WPU Wildfire. Nie zauważyłem nawet. No i kurna. Ze skrzynki za 3 ileś? Nie wiem, czy to 3 zł. Kosztuje, mam Glocka z 80. No, już 180 prawie. Ja pierdzielę tak blisko. Jak ja z, z 6 złoty bym miał prawe rękawiczki, rozumiecie to? to Mogę zostawić tam to co mi tam wcześniej wydropiło. No, jeszcze USPA mam, niby, z tego co, z cashbacku, czy jak to tam się nazywa. No dobra, no, tamtą włópkę sprzedam sobie, utwórzcie, nie będę jej ryzykował, bo ją wygrałem sobie z darmowej skrzynki. Tutaj możecie też sobie odbierać jakieś srebrne, i takie równe tam są. No i co, no, pamiętajcie, już w aniku o opisie opisie reflink, i to by było na tyle. Siemano.